Skandal w klinice dziecięcej w niemieckim Brandenburgu. Rodzice mojego pacjenta zażądali od dyrekcji szpitala, by w sali chorych, gdzie przybywała ich pociecha, nie było dzieci obcokrajowców. Argumentowali, że cudzoziemcy przywlekają groźne choroby. Prasa nie ujawnia, kiedy konkretnie doszło do tej sytuacji, skąd pochodzili rodzice i na co chorowało ich dziecko. Wiadomo, że było to stosunkowo niedawno. Tak, doszło do takiej sytuacji, potwierdził szef kliniki Hans Kossel w rozmowie z Berliner Zeitung. Dziecko przebywało na oddziale intensywnej terapii, a następnie trafiło na normalny oddział. Wówczas jego rodzice zażądali, by w sali, gdzie leżała ich pociecha, nie było dzieci obcokrajowców. Zatkało mnie, przekazałem im w mocnych słowach, co myślę o ich wizycie. Wyjaśniłem, że nie klasyfikujemy pacjentów w salach chorych według narodowości czy religii, ale według jednostki chorobowej, powiedział gazecie Kossel. Dyrektor kliniki twierdzi, że zarzucił matce chorego dziecka rasizm, na co ona miała odpowiedzieć, iż cudzoziemcy przynoszą choroby. Szef kliniki zapewnił, że dla lekarzy i personelu medycznego szpitala nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzą chore dzieci. Jednak jak poinformowała gazeta, dziecko roszczeniowych rodziców po wypisaniu z oddziału intensywnej terapii przebywało na oddziale w sali chorych samo. Dyrekcja kliniki tłumaczy, że w szpitalu nie było w tym czasie innych pacjentów spełniających podobne kryteria medyczne. I co sądzicie o zachowaniu rodziców? Zupełnie zrozumiałe, czy może był to rasizm w najczystszej postaci? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału, by zawsze być na bieżąco. Tymczasem się żegnam i do usłyszenia już wkrótce.